Hej, z tej strony Sara. Dzisiaj przychodzę ze świątecznym gift guide'em. Ze świątecznym prezentownikiem na rok 2023. Uznałam, że święta się zbliżają i ja zaczęłam trochę sama myśleć o prezentach dla swoich znajomych, dla rodziny. Co kupić? I uznałam, że się podzielę pomysłami. Uważam, że czas świąteczny jest taki bardzo magiczny i fajny jest ten czas taki dawania prezentów, reflektowania. I wydaje mi się, że mam bardzo fajne propozycje. Trochę popłynęłam tak kreatywnie. Jestem bardzo dumna z tego, co znalazłam, co wyszukałam. Podzieliłam trochę ten prezentownik na taki niski budżet, średni budżet i wyższy, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie albo zainspiruje się czy na prezent dla kogoś, czy na prezent dla siebie. Podzielę się też różnymi markami, u których można kupić te rzeczy, ponieważ sama szukałam. Są to na przykład jakieś takie polskie, mniejsze marki. Ten odcinek nie jest sponsorowany, żadna marka nie sponsoruje tego odcinka. I zaczynając, to myślę, że takie najlepsze, najlepsze prezenty, jakie można można dostać czy zrobić komuś to są bardzo personalizowane takie, w które włożyło się więcej energii i więcej się pomyślało ja zawsze lubię pomyśleć co jakaś osoba potrzebuje, co lubi jakie ma zainteresowania, hobby jak mogę wesprzeć te zainteresowania albo umilić czas i będę tutaj dawała dużo propozycji, bardzo lubię na przykład łączyć parę, tworzyć takie zestawy prezentowe, na przykład podarować komuś książkę kucharską, jakieś akcesoria do kuchni i na przykład list i zdjęcia podpisane Jakieś takie, wiecie, najlepsze nasze wspomnienia wspólne. Uważam, że jak się w coś włoży więcej starań, więcej się da z siebie, to taki prezent jest bardziej znaczący niż gdyby poszło się do sklepu i kupiło się pierwszą, lepszą, nawet bardzo drogą rzecz. Dlatego przechodzimy. Zaczniemy od niskiego budżetu. Pierwsza rzecz, która w ogóle nie wymaga wydawania pieniędzy, to jest playlista muzyczna. Zrobienie playlisty na Spotify, Apple Music, YouTube, gdziekolwiek kto słucha muzyki, stworzyć playlistę z ulubionymi piosenkami tej osoby albo wspólnymi piosenkami. I to jest fajny taki prezent do podarowania komuś, z kim na przykład ma się taki kontakt na odległość, gdzie na przykład nie zna się adresu albo jest to taki znajomy, o którym cały czas myślisz. I właśnie można stworzyć playlistę z ulubionymi piosenkami tej osoby czy wspólnymi. Mogą to być piosenki, nie wiem, z high school musical, z jakichś filmów, z jakichś lat 80. albo jak wiesz, że ta osoba lubi jakiś styl, jakiś artystów, to wszystko tak zgrupować, nazwać tą playlistę dla kogoś, zrobić fajną okładkę i wysłać. I to jest taki prezent, który nic nie kosztuje, a pokażesz komuś, że myślisz o tej osobie i że włożyłaś coś od siebie. I uważam, że to jest bardzo miłe. Jak myślę o sobie, gdybym dostał taką playlistę, ktoś by mi stworzył, i nawet jeżeli. Jakieś tam piosenki nie byłyby trafne, nie w moim stylu, czy cokolwiek, to jakby nie miałoby to znaczenia, ponieważ sam gest, że ktoś pomyślał, spędził czas, poszukał piosenek pode mnie i mi wysłał taką playlistę dla mnie, no to zrobiłoby mi to cały dzień i po prostu moje serce by się rozpłynęło, więc uważam, że to jest fajny prezent. Może dla rodzica, który jakoś nie śmiga na aplikacjach, jeżeli chodzi o muzykę, albo dla kolegi z pracy, dla koleżanki z pracy, jeżeli wiesz, że ktoś chodzi na siłownię, to zrobić jakąś playlistę, która wiecie, jest taka fajna. Następna nisko budżetowa propozycja to jest ręcznie napisany list z wyrazami podziękowania, z przemyśleniami odnośnie tego roku, odnośnie tej osoby. Napisać, że na przykład kogoś kochasz, co doceniasz w tej osobie, za co lubisz tą osobę, co podziwiasz w tej osobie, dlaczego posiadanie w swoim życiu tej osoby dla ciebie jest bardzo ważne. I napisanie takiego listu odręcznie, na ładnej kartce papieru, włożenie do koperty, wiecie, podpisanie. Można jakoś tak świątecznie się pobawić, udekorować to i na przykład też włożyć zdjęcia Jakieś takie ulubione zdjęcie ciebie i tej osoby, i na drugiej stronie tego zdjęcia napisać jaką myśl, albo jakiś cytat, albo jakieś właśnie wyrazy podziękowania, napisać datę, kiedy to zdjęcie było zrobione. I uwierzcie mi, jak ktoś dostanie zdjęcie, to to zdjęcie prawdopodobnie zawsze będzie z tą osobą. Ta osoba nigdy nie wyrzuci tego zdjęcia, może sobie włoży do ramki, może przyklei na ścianę, może będzie używać jako zakładkę do książki, albo będzie zerkała, czy wklei do albumu. Taki list też można wysłać komu. Jeżeli nie mieszka się obok siebie, czy do rodziny, czy swojej siostrze, czy no komukolwiek możesz wysłać, czy podarować taki list, i na pewno będzie to bardzo docenione. Jest to niesamowity. Gest i to jest coś też, co można dodać do prezentu, i sprawi to, że na pewno ten prezent od ciebie będzie miał większe takie znaczenie i na pewno dotknie kogoś bardzo. Zdjęcia też można obrobić, wydaje mi się, że w jakimś programie i zrobić go, wiecie, na polaroidy, więc tak, jeszcze jest trochę czasu, można pokombinować. Następna propozycja niskobudżetowa będzie dotykała jedzenia i to jest. Zrobienie na przykład domowego soku zimowego do herbaty, albo może to być zestaw herbat sypanych, zrobić masło orzechowe swoje, można kupić różne orzechy typu. Nerkowce migdałowe i zrobić takie masło migdałowe, takie bardzo unikalne, gdzie na przykład będą wszystkie te orzechy i dodać cynamon, albo dodać jakąś przyprawę świąteczną, przyprawę korzenną, albo olejek migdałowy, zrobić wiecie takie fajne. Można też dodać biurki kokosa, kupić fajne słoiczki, zrobić więcej i podarować na przykład znajomym czy rodzinie. Można zrobić masło z pistacji, jeżeli ktoś bardzo lubi. To jest takie atrakcyjne i trochę ekskluzywne. Myślę, że każdy się ucieszy z takiego produktu, którego. Może samemu by się nie kupiło, albo samemu by się wiecie, nie chciało zrobić, a tutaj właśnie pokazuję, że jak samemu coś przyrządzasz, no to włożyłaś trochę od siebie. Może też być to słoik na przykład piklowanej czerwonej cebuli, bo tego też nikomu się nie chce robić, a to jest fajne, żeby mieć, żeby dodawać sobie do różnych rzeczy. Można zrobić dżem, wiecie, domowe konfitury i na pewno każdy się ucieszy, jeżeli na przykład zrobisz taki list i do tego coś przygotujesz z jedzenia, to na pewno zrobi się komuś miło i na pewno to doceni bardzo, a jest to taki, no, niskobudżetowy. Następnie można iść też do sklepu typu jakaś Kuchnia Świata, albo sklep jakiś azjatycki, sklep, gdzie można dostać jakieś inne produkty niż w każdym supermarkecie i można kupić na przykład przyprawy, jakiś olej sezamowy, prawdziwą oliwę z oliwek bardzo dobrej jakości, olej z chili, jakiś makaron na pad thai, nori. Jeżeli ktoś lubi jakąś kuchnię, to można, wiecie, po Szukać tego typu produkty, jakieś oryginalne. i myślę też, że z tego by się każdy ucieszył, a na pewno ucieszą się osoby, które uwielbiają gotować. I z ostatnich takich propozycji jedzeniowych, powiedzmy, czy do picia, to jest kupno maczy. Tu mogę polecić jedną polską markę Moja Macza, którą znam. Można kupić zestaw do robienia maczy z taką, wiecie, fajną miseczką, z taką trzepaczką bambusową. To myślę, że każda dziewczyna i oczywiście osoby, które lubią macze, ucieszyłyby się. I oczywiście chłopacy też by się ucieszyli. Następnie kakao ceremonialne. Myślę, że mało osób próbowało takiego kakao, a jest przepyszne. Takie wiecie, prawdziwe kakao 100%. I znalazłam dwie polskie marki. Jedna się nazywa Chocante, a druga. Kakao Mana. I można też tam kupić zestawy ze świeczkami, z kakauny, z przyprawami jakimiś korzennymi. Kakao ceremonialne jest przepyszne, dodaje energii. Jeżeli ktoś lubi, wiecie, self-care i tego typu rzeczy, i na zimę, kupić takiej dobrej jakości kakao ceremonialne komuś na pewno się ucieszy. Kiedyś pokazywałam na kanale super przepis na kakao, ponieważ te ceremonialne jest bardzo takie gorzkie i można do niego dodać cukru, ale ja, pamiętam, byłam na festiwalu Fruta Maniana, to tam było kakao ceremonialne i do niego dodawali banana, mleko kokosowe i daktyle. I to wszystko się blenduje, miesza i jest po prostu przepyszne. Ja myślę, że też się zaopatrzę w nie. Właśnie robię research to miałam takie kakao ceremonialny, jakby tak dobrze brzmi na, wiecie, zimę. Później jest jedna fajna marka, Supersonic. To wydaje mi się, że też jest polska. Wydaje mi się, że tak. I od nich miałam kiedyś już sam produkty i mają bardzo fajną Brain Coffee z adaptogenami, jakimiś mushrooms, coś w tym stylu. I to jest też jakiś taki fajny dodatek i bardzo dobra była ta kawa, pamiętam. I też mają kakao, które się nazywa kom Kakao. Jest też przepyszne. Też mają tam kolagen, jakieś odżywki białkowe, ale jeżeli miałabym polecić jakieś Produkty tej marki to ta kawa i kakao. Jeżeli ktoś jest wkręcony, wiecie, w health i wellness, to kupić taką kawę, kakao, napisać list, zrobić playlistę i już, prezent jest gotowy, czy taka Brain Coffee, coś, co wiecie, samemu ktoś by nie kupił sobie, a jest jakiś taki dodatek i wiesz, co self care i myślę, że później ktoś będzie wiecie pić tą kawę i myśleć o tobie, jakby to jest bardzo taki fajny dodatek. W kolejnej propozycji to jest planer albo kalendarz, na przykład z monogramem. Za chwilę. Się kończy rok i myślę, że każdy lubi mieć kalendarz czy planować, to można kupić jakiś przepiękny planer, czy właśnie kalendarz. Zawsze moja mama kupowała mi na nowy rok kalendarz i bardzo to doceniałam, niż wiecie, zawsze trzeba kupić ten kalendarz, więc jak się dostanie, już jakiś taki piękny, to jest to, uważam, bardzo fajny prezent, ja bym się ucieszyła, albo jeżeli ktoś jest właśnie w self care i tak dalej, można kupić 5-Minute Journal. Ja to kupiłam, pamiętam, Erice na urodziny, wydaje mi się, w zeszłym roku, albo jedna osoba. Pod odesłała mi swoją markę, która się nazywa Dreamy Papers i tam są właśnie kalendarze, które są bardzo podobne do tego Five Minute Journal, więc można wesprzeć polską markę i planery kalendarze można dostać wszędzie, trzeba poszukać na internecie. Z monogramem pierwszy liter imienia i nazwiska Byłoby super. Ja bym się mega ucieszyła, gdybym dostała taki kalendarz. I też wpadłam na pomysł, że fajnie jest podarować słodycze z dzieciństwa, na przykład swojemu rodzeństwu. Jeżeli macie jakieś takie słodycze czy rzeczy, które wspominacie z dzieciństwa, z rodzeństwem, jakieś ulubione, ulubione, nie wiem, może to być Nutella. Wydaje myślę, że jak jesteśmy dorośli, to ja przynajmniej nigdy nie kupuję Nutelli, a gdybym dostała słojek Nutelli, to bym się bardzo ucieszyła. I do tego na przykład moje słodycze z dzieciństwa to były łakotki. 3-bit, jajko niespodzianka, Kinder Joy. Można zrobić, wiecie, taki koszyk ze słodyczami z dzieciństwa, czy jeszcze bardziej poszperać, się dowiedzieć. Na przykład z rodzeństwem wydaje mi się, że jest łatwo, żeby, wiecie, wiedzieć, jakie to są słodycze. Taki dodatek do jakiegoś prezentu, albo po prostu danie takich słodyczy na pewno przyniesie dużo jakichś wspomnień i jest to coś takiego fajnego. Można do tego załączyć zdjęcie z dzieciństwa wasze. Można też do takiego czegoś dodać Polly Pocket, albo Little Spat Shop, albo czymkolwiek się bawiliście, Lego, Małą figurkę i wiecie, później ta osoba będzie miała tą figurkę i będzie ją miała przy sobie, przy sobie postawią gdzieś na stoliku, na stoliczku nocnym i będzie tak przypominała, na przykład, wiecie, o swoim Inner Child. Uważam, że to jest mega świetny pomysł. Następnie przechodząc do średniego budżetu. Pierwsza to jest karta podarunkowa Cinema Serie Unlimited Card, czyli karta to kina na nielimitowane, wiecie, seanse. Nie mam pojęcia, ile ona dokładnie kosztuje. Wydaje mi się, że zaczyna się jakoś od 40 zł, bo można też poszukać, wiecie, w innych kinach, ale uważam, że jeżeli ktoś na przykład uwielbia filmy, chodzi często do kina, to podarowanie takiej karty będzie super. Następna propozycja to jest wykupienie dostępu do platformy, jakiejś fitness. Jeżeli ktoś lubi ćwiczyć, lubi ćwiczyć w domu, to można wykupić taki dostęp na przykład na miesiąc, na dwa miesiące, na rok, jakkolwiek się chce. I Jeżeli miałabym polecić jakieś takie platformy, właśnie do ćwiczeń, to są dwie. Pierwsza to jest Form od Sami Clarke. Ostatnio sobie wypróbowałam. Ich free trial, i mogę bardzo polecić. Jest tam mnóstwo, mnóstwo treningów, i każdy znajdzie coś dla siebie. Są tam takie pilatesowe, później z większym obciążeniem, też różne przepisy, jakieś medytacje. Jest to taka platforma, gdzie jest wszystko i jest bardzo dużo treningów, ale to też jest bardzo kwestia indywidualna, kto jak lubi ćwiczyć. Później druga platforma to jest Reset od Caroline Diesler. I to są bardziej treningi pilatesowe i takie slow. Ja uwielbiam Caroline i też ćwiczę z nią już od bardzo długiego czasu. Więc to są takie dwie, które mogę polecić. Próbowałam też alo Yoga, ale pomyłam, że takie średnie są te treningi. Jeżeli wie, że ktoś lubi jakąś fitness influencer, to można poszukać czy ta osoba ma platformę czy ma jakiś, wiecie, membership. Uważam, że to jest fajnie podarować komuś dostęp do takiej platformy, bo samemu często bycie się nie chce i ogólnie myślę, że subskrypcje to jest bardzo fajny pomysł, jeżeli ktoś na przykład nie ma Netflixa, a wiesz by chciał, albo na przykład Disney+, a nie chce płacić, to można wykupić na miesiąc, można też kupić dostęp do platformy typu Audioteka albo BookBeat, jeżeli ktoś lubi słuchać audiobooki, ja nawet jakby nie słucham dużo audiobooków, ale gdybym dostała, to bym się ucieszyła, ponieważ zamiast podcastów, to bym słuchała jakichś sobie wiecie, audiobooków wypróbowała, oczywiście można też kupić karnet na jakąś Siłownie na zajęcia jogi, na zajęcia jakieś pilatesowe, następnie średni budżet opowiem jakie produkty makijażowe są fajne do kupienia w tym roku, więc jeżeli mężczyźni może nie wiedzą co kupić swoim dziewczynom z makijażu, to mogę zaproponować pierwsze co to jest Road Lip Balm, jest to mój ulubiony balsam do ust, usta się niesamowicie błyszczą, przepięknie wygląda bardzo dobrze nawilża, super wygląda z pomalowanymi ustami, jak się zrobi wiecie konturówką, to zastępuje błyszczyk, mogę bardzo polecić i wydaje mi się, że każda dziewczyna chciałaby dostać, następnie Fenty Lip Gloss. Błyszczyki z Fenty są niesamowite, mają super konsystencję, przepiękne kolory, wiecie z brokatem i każda dziewczyna na pewno ucieszy się z błyszczyka z Fenty. Tak samo rozświetlacze z Fenty, róże, bronzery. Później Dior Lip Gloss, już każdemu znany. Jest to droższy produkt, ale też każdy się ucieszy, każda dziewczyna. Następnie marka Milk Makeup. Bronzery, róże, rozświetlacze. Kolejny produkt to jest Drunk Elephant Bronzy Drops. To są takie kropelki brązujące do twarzy. Można używać pod makijaż. Pięknie rozświetlają cerę, zostawiają taki glow. Ja używam i uwielbiam. Później Rare Beauty róże Te takie w kremie, w płynie. Później konturówka do ust. Charlotte Tilbury w kolorze Iconic Nude. To jest też taki produkt, który każda dziewczyna by chciała mieć. Więc wydaje mi się, że z makijażu tyle. A jeżeli chodzi o skincare, to jakieś takie propozycje? To może być głasza do masażu twarzy, czy taki kamienny. Nie wiem, nie wiem z czego dokładnie jest to zrobione nie jest to kwarc, taki wiecie różowy, wydaje mi się, że jest dużo głasza, albo ten taki metalowy mi się ten metalowy o wiele bardziej sprawdza, później można kupić new face, face massager ale to już jest droższe na przykład taka LED mask i wiecie, to też jest jakieś takie zbędne, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby, jest jakaś dziewczyna bardzo zainteresowana, jeżeli chodzi o skincare, to na pewno każda się ucieszy jeżeli chodzi o produkty do pielęgnacji twarzy, to ja bym uważała, ponieważ każda lubi coś innego, każdy lubi coś innego, ale jeżeli chodzi o takie uniwersalne rzeczy, to myślę, że firma The Ordinary, czy to jest kwas hialuronowy, czy niacynamid, czy może jakiś retinol, bardzo niska dawka, albo ostatnio kupiłam olejek z The Ordinary, B-Oils to się nazywa i wydaje mi się, że tam są różne olejki i świetnie mi się sprawdza właśnie do głasza, do masażu, więc można kupić taki zestaw, można kupić maseczki na twarz, co wiecie, samemu często nie chce się kupić, a każda dziewczyna chciałaby, wiecie, zrobić sobie taki wieczór z maseczką i oglądanie filmu, więc można kupić jedną maseczkę i dodać na przykład do prezentu. Później dostałam też od Was propozycję marki, która się nazywa Mydlarnia Cztery Szpaki. I tam można kupić mydła, szampony w kostce. Weszłam sobie na stronę i przepięknie wyglądają te produkty. Są też zestawy prezentowe i są tam właśnie mydła, szampony w kostce. Więc jeżeli ktoś lubi mieć takie produkty, powiedzmy premium do kąpieli, czy wiecie takie łazienkowe, to myślę, że tam można się zaopatrzyć. Polska marka warto wspierać. Kolejna średniobudżetowa propozycja to jest obudowa na telefon, na przykład z Wildflower Case, albo poszukać jakiegoś takiego, wiecie, case'a, który się kojarzy na przykład z tą osobą. Myślę, że też to jest bardzo fajny pomysł na prezent, ponieważ samemu nigdy się nie chce kupić, a jest dużo fajnych takich case'ów i girls who get it, get it i każda dziewczyna by się ucieszyła na pewno z wildflower Case. Następnie książka kucharska dla osób, które lubią gotować, które interesują się tym, lubią piec uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny prezent taka książka, taki album też bardzo inspiruje i przygotowałam parę propozycji, które mogę polecić takich uniwersalnych pierwsza to jest książka rozkosznego Polished, ja sama ją kupiłam jest świetna, są przepiękne, takie nowoczesne polskie przepisy następnie New York Times Cooking No Recipe Recipes to jest taka książka, która na pewno się przyda z takimi klasycznymi przepisami później Claire Savage. dessert person Jeżeli ktoś ogląda kler na YouTubie, jeżeli ktoś lubi, to myślę, że każdy się ucieszy. Jest to książka z wszystkimi jej cukierniczymi przepisami. Oczywiście można też komuś kupić The Bake Book i Food Book z mojej strony. Można tam znaleźć bardzo dużo moich przepysznych przepisów. I ostatnia to jest The Dinner Party Project od Nataszy Feldman. I to jest książka kucharska z takimi daniami właśnie na dinner parties. Jeżeli ktoś dużo organizuje, to myślę, że też jest coś fajnego. I można oczywiście zainteresować się, kto lubi jakiego kucharza, może wiecie, klasycznie, Golden Ramsay, albo cokolwiek, kto jakie ma zainteresowania. Może to być na przykład książka kucharska z jakąś inną kuchnią, na przykład kuchnia azjatycka, koreańska, indyjska, kto co lubi czym się interesuje. Myślę, że to jest bardzo fajny prezent, jeżeli ktoś lubi gotować, ktoś się tym interesuje. Następnie to będzie gra Karciana, i tu mam na myśli jedną, i to jest We are not really strangers. I to są takie karty, które można. Grać ze znajomymi. Jest to taka podstawowa wersja, i później XXX wersja, powiedzmy, że hardcore. I ostatnio właśnie, jak byłam w, na wyjeździe w Joshua Tree, to grałyśmy w tą taką wersję. XXX I, I pytania były takie dosyć, no bardziej spicy, i uważam, że posiadanie takiej gry jest świetne. Można się bliżej poznać. Czy jeżeli się idzie na imprezę, czy jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, uważam, że to jest świetna gra i na pewno ktokolwiek dostanie, ucieszy się. Ja bym się ucieszyła. I wiecie, jest to taki prezent na całe życie, z którego można korzystać. I też na stronie We Are Not Really Strangers można dostać jakiś merch. Więc tam też można poszukać. Fajne, mają rzeczy, i te karty uważam, że są świetne. Jeżeli na przykład wie, ktoś dużo urządza jakiś imprez, przyjęć, jest ekstrawertykiem, to uważam, że no, jest to świetny prezent. Następnie ceramika, kupienie ładnych talerzy, kubków, cokolwiek. Jeżeli ktoś się interesuje, ktoś lubi, zwraca na to uwagę. I zapisałam sobie parę miejsc, w których można znaleźć piękne talerze, kubki, ceramiczne i ogólnie takie domowe rzeczy. Fenex Studio. Później Zara Home. Ja znalazłam mega dużo rzeczy w fajnych cenach. Później Mus Ceramics, domek ceramik i trzask Ceramics. Jakiś obrós ładny, jeżeli wiesz kto w jakim stylu ma mieszkanie, to można coś właśnie do domu kupić, jakiś dodatek. I ostatnia rzecz w tej kategorii to będą ubrania. Nie mam tutaj za dużo ale coś, co tak mi przyszło na myśl mam jedną markę do polecenia, która się nazywa Enrage Custom i oni mają przepiękne bluzy, takie bardzo oryginalne, dobrej jakości można sobie zerknąć, jeżeli ktoś chciałby, czy dla siebie, taka propozycja na prezent, czy komuś kupić fajną bluzę z porządnej marki właśnie polskiej, dobrej jakości fajny krój, mega mi się podobają te bluzy, później szalik z kosa, albo z Acne Studio ale to już jest większy wydatek i też tak myśląc o prezentach, fajnie skupić komuś dres albo piżamę dobrej jakości, takie wiecie loungewear do chodzenia po domu i tutaj jedyna taka marka, o której pomyślałam, to jest albo Skims albo Oysho oni mają fajne takie zestawy, na przykład dla mamy, czy dla taty, dla siostry. Każdy się ucieszy z takiego zestawu. I oczywiście na końcu bielizna i skarpetki. Każdy się z tego ucieszy. Może to być na przykład dodatek do prezentu. Na przykład ja bym się tak ucieszyła, gdybym dostała, nie wiem, 10 par nowych białych skarpetek, albo wiecie, zestaw jakichś majtek, bo to jest coś, co wiecie, też samemu nigdy się nie kupi. A fajnie mieć fajną, wygodną bieliznę, dobrej jakości. Mogą to być, zawsze wiecie, dla chłopaka, bokserki, Klejna dla dziewczyny też, albo poszukać bardziej jakąś fajną, jakościową, taką bieliznę. I przechodząc do wysokiego budżetu, to pierwsza propozycja to są zajęcia pilatesowe albo zajęcia jogi, karnet, właśnie na siłownię, zajęcia z ceramiki, zajęcia. Malowania przy winie, yoga z pieskami, czyli wszystkie jakieś takie droższe aktywności. Uważam, że zajęcia, na przykład yoga z pieskami, to jest coś świetnego, żeby podarować komuś. Można dać takie zaproszenie, że pójdę z Tobą na tą jogę z pieskami, czy na tego typu zajęcia, czy na Pilates. Jeżeli ktoś, wiecie, interesuje się, to można podarować, bo ponieważ takie zajęcia są droższe. Albo żeby, wiecie, ktoś chociaż sobie spróbował, podarować komuś, wiecie, jakieś takie doświadczenie, experience. Następna propozycja, ktoś, kto napisał na Instagram jak się zapytałam, to jest wycieczka dla rodziców do winnicy na degustacji win. Uważam, że to jest świetne. Może w waszym mieście jest takie miejsce, może jakaś restauracja oferuje degustację win, czy jakąś taką kolację. To jest coś takiego droższego, ale podarowanie właśnie doświadczenia, zaproszenie gdzieś w jakieś miejsce na pewno jest świetne. Czy to jest do spa, na jakiś masaż, czy na przykład na glamping, jakiś wyjazd, na przykład w góry. No to też wiadomo, to jest też bardzo fajny prezent. Można poszukać właśnie w w swoim mieście, aktywności, które są oferowane, na przykład malowanie na płótnie, wiecie, przy winie, jakieś zajęcia artystyczne. Fajnie jest jakieś jakichś zajęć właśnie pod zainteresowania kogoś. Jeżeli ktoś lubi grać na jakimś instrumencie albo chciałby nauczyć się śpiewać, to wiecie, pod tym kątem, żeby rozwinąć swoje jakieś pasje. Następnie z wysokiego budżetu to oczywiście biżuteria. Uznałam, że podzielę się właśnie markami takimi polskimi, gdzie można znaleźć jakąś ładną biżuterię. I to jest Inna Słodycz Kopiszka Mokave, Yag, Selfie Store Jewelry, Mar Jewelry. I to są już, wiadomo, droższe rzeczy, ale też jakiś apart. Ja pamiętam, że dwa lata temu na święta ja sobie sama kupiłam prezent i się obkupiłam, poszłam do sklepu jubilerskiego i kupiłam sobie dwa pierścionki, bransoletkę i trochę tak wiecie, zainwestowałam, powiedzmy. Więc biżuteria też jest jakimś takim fajnym pomysłem, czy jakiś na przykład vintage zegarek, ale to też już wiadomo, jest większy budżet, chociaż można znaleźć bardzo fajne vintage używane na różnych stronach. O jeszcze z aktywności sobie zapisy pisałam cooking class, lekcje gotowania, jeżeli ktoś lubi gotować świetny pomysł na prezent. Ja dostałam w tym roku od mojego brata na urodziny. Oraz też dla osób, które interesują się fotografią, można kupić Polaroid, albo można kupić taką film camera, czy jakąś lepszą, czy te takie zielone Fuji, wydaje mi się, disposable, które są, wiecie, takie jednorazowe. I oczywiście jakieś Dyson, czy jakaś szczotka do suszenia włosów, jakieś fajne takie produkty do mycia włosów, albo właśnie do stylizacji. Można też podarować komuś wizytę w salonie fryzjerskim, salonie kosmetycznym, na paznokcie, czy na laminacji brwi, na laminację rzęs, na jakiś, wiecie, zabieg pielęgnacyjny, na twarz. Myślę, że to, co jest najważniejsze w prezentach, to jest to, żeby pomyśleć i żeby one były bardziej takie spersonalizowane dla kogoś, na kogoś. I czym więcej się pokazuje i wkłada w to, tym lepiej. Zostawię tą listę też na dole w opisie, pod filmem. Jeżeli wy macie jakieś propozycje, albo wiecie, co już kupujecie swoim bliskim, to możecie napisać. Mam nadzieję, że jakoś was zainspirowałam. Możecie dać znać, i to było na tyle. Zostawię właśnie linki, nazwy marek, wszystko w opisie. Udanych zakupów. Mam jeszcze trochę czasu, żeby kupić, żeby pomyśleć, żeby wysłać, żeby zamówić, żeby stworzyć, zrobić. Jeszcze zobaczymy się przed świętami, ale tak, dziękuję za wysłuchanie. Widzimy się za tydzień. Love you. Udanych zakupów, powodzenia i do zobaczenia za tydzień. Bye bye.